Oglądałam niektóre odcinki na początku, kiedy M jak miłość ustało, czyli w 2000 roku. I dość mi się podobała, a potem, kiedy już się tam zaczęło jakoś zmieniać, za dużo wątków się pojawiało i też straciło ten pewien urok tego właśnie wielorodzinnego domu, tej prowincji, tego sadu. Już to nie jest to. To już nie jest to. Ten serial, tak, zupełnie. Tak. Tłumaczy to scenarzystka i też tego, że przez 22 lata no trudno tą sagę zamykać tylko kilku osobach, więc to musi być znajomy, wnuczka, który ma panią, która ma mamę, tam coś, to się rozeszło. Więc ja myślę też, że to już nie jest saga rodu Mostowiaków, natomiast jest to nawet chwilami dydaktyczne, chociaż nie kawa na ławę, dydaktyczny serial, troszkę o rodzinie, troszkę o miłości, troszkę o związkach męsko-damskich. Więc on coś tam zostało z tej M jak miłość, natomiast z tej sagi Mostowiaków już nie tak dużo, aczkolwiek ciągle się wraca do tego. No i co tu ukrywać, mamy największą oglądalność.